Barzy są wyjątki. Dzień dobry, tu Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński. Nie jesteśmy, proszę Państwa, przy piramidach, to jest po prostu Muzeum II Wojny Światowej. Taki ma taką właśnie piramidalną strukturę. No proszę Państwa, ja już tu raz byłem, kręciłem film, bo chciałem się spotkać z rzecznikiem prasowym. No wtedy mi uniemożliwiono, no, ochrona mnie wyprosiła, a dzisiaj ochrona to mnie pchała i szarpała. I jeszcze usłyszałem, wypierdalaj stąd, od ochroniarza, w obecności dyrektora tej firmy. No więc gdzie my jesteśmy? To jest Muzeum II Wojny Światowej, gdzie prowadzą wojnę z obywatelem, który no, chce zrobić wywiad z dyrektorem tej placówki. No, umówiłem się z rzecznikiem prasowym poprzednio, jak byłem, że do mnie zadzwoni i się umówimy z dyrektorem na rozmowę. Dzisiaj usłyszałem, wypierdalaj od ochroniarza przy dyrektorze, który koło niego stał. No więc i zostałem popychany, szarpany, mam uszkodzony kręgosłup i tak traktują tutaj dziennikarza. I ja chciałem powiedzieć, że Muzeum II Wojny Światowej to nie jest muzeum przyjazne dla ludzi. Warto o tym pamiętać, bo no, chyba oni tutaj kultywują tradycje wojenne. Atakują człowieka bezbronnego, ochroniarz mówi wypierdalaj. Tak jest Muzeum II Wojny Światowej. Polecam. Pozdrawiam. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębiński, wasz fotoreporter z Gdańska.